Siemanko, to znowu ja i witam was w kolejnym filmie Hot Wheelsowym. Idziemy na kolejny hunting, taki w sumie przypadkowy, bo w zasadzie muszę iść do sklepu. A jako, że idę do sklepu, to wypadałoby odwiedzić kilka miejsc przy okazji i zobaczyć, czy coś się uda złapać. Dobra, byłem w Biedrze, byłem w Pepco, nie było totalnie nic, a jak widzieliście w takim małym kiosku, udało się znaleźć w sumie fajnego WRX-a, ale no niestety go nie wziąłem po prostu. Jakby mam takie dwa WRX-y, więc akurat nie w tym malowaniu, ale niepotrzebny mi jest trzeci, tak szczerze mówiąc, przynajmniej na razie. Za to w szmateksie tak zwanym, w czekolandzie, znalazłem dwa takie. Dobra, dotarłem do domu i pokażę wam, co udało mi się kupić. Nie jest tego dużo, ale jest to dosyć ciekawe. Także w sklepach nie udało mi się nic kupić. Jak zresztą mogliście zauważyć, nie było nic ciekawego. Natomiast w Ciucholandzie znalazłem takie oto dwa modele. No i tak, zacznijmy sobie od tego. Ogólnie takich modeli nie zbieram, ale no nie wiem czemu jakoś przykuł moją uwagę. Jest on w nie najgorszym stanie jak na takie miejsca, bo jednak w tych Ciucholandach i innych to te Hot Wheelsy znajduje się dosyć poobdzierane. Zapłaciłem za niego 4 zł, jak widzicie tutaj jeszcze zerwiemy sobie tą cenę. Także nie wiem, no po prostu spodobał mi się. Wziąłem go, może się akurat z kimś uda wymienić, bo dużo osób zbiera tego typu samochodziki. Mnie interesują raczej modele takie, powiedzmy, z prawdziwego życia. No ale jak go zobaczyłem, to mówię, muszę go wziąć. No i tak też zrobiłem. No i tutaj mamy drugi model. To już fajniejszy, który mnie no, zainteresował jak najbardziej. Jest to Fordzik. Czekajcie, jakieś lepsze światło wam tutaj złapę. No, stan jego jest dosyć, no, jak zresztą widzicie, mocno poobdzierany. On kosztował 5 zł, także troszeczkę drożej. Jest to oczywiście Focusik. Proszę bardzo. Mimo tego, że jest dosyć poobdzierany, to i tak postanowiłem go wziąć, bo też mi się spodobał i zawsze może być do odratowania. Także to są dwa samochodziki, które udało mi się kupić dzisiaj. No ja ogólnie polecam właśnie chodzić w takie miejsca jak jakieś Ciucholandy, czy ubrania na wagę, czy coś tego typu. W takich sklepach często właśnie są zabawki, wiadomo, używane. Co za tym idzie, można czasami trafić na naprawdę fajne modele. Oraz, tak jak ja właśnie w tym kiosku, w którym był ten WRX, też polecam sprawdzać. Tam akurat było chyba około 10 Hot Wheelsów, ale tylko ten WRX był godny uwagi. Zastanawiałem się chwilę nad nim, no ale stwierdziłem, że okej, już nie jest mi potrzebny, przynajmniej na tą chwilę. Mam białego WRX-a, mam niebieskiego WRX-a, także tego na razie odpuściłem. Aczkolwiek, nie wiem, może jutro przyjdzie mi do głowy, że jednak go chcę, to pójdę tam i powinien chyba jeszcze być, bo w takich kioskach te samochodziki leżą raczej dosyć długo. Dobra, także witajcie po krótkiej przerwie. Dla was to w zasadzie był jeden klip, a dla mnie to było kilka dni, bo w sumie prawie tydzień, 5 dni minęło od ostatniego huntingu, można powiedzieć, w którym wybrałem się do Ciucholandów i znalazłem tam te dwa samochodziki. I tak, minęło kilka dni, byłem z Agnieszką na takim małym tripie, ponieważ Agnieszka robi sobie szkolenia różne z branży beauty. Ja pojechałem przy okazji pojeździć trochę na rowerze w różnych miejscach, ale przy okazji odwiedziłem kilka sklepów Dino i Dino naprawdę mnie zaskoczyło. Tak jak dużo osób pisało na grupach Hot Wheelsowych, w Dino pojawił się nowy case, także pokażę wam teraz, co mi udało się tam upolować, bo jestem naprawdę mega zajarany. Więc tak prezentują się modele, które udało mi się upolować. Teraz szybko wam pokażę pojedynczo i opowiem mniej więcej, co to są za modele i je przedstawię. No to zaczniemy sobie po kolei. Na początku wlatuje Fiat 500 Modificado.
taki oto. Jest on też w wersji STH. Ja odwiedziłem 4 sklepy Dino, niestety w żadnym nie udało mi się trafić STH. Większość jakby pudełek z Hot Wheelsami w tych sklepach były przebrane. Tak czy siak wziąłem sobie tą 500, ponieważ moim zdaniem jest to naprawdę fajny model. Nawet ten main po prostu nie w wersji STH wygląda naprawdę spoko, także przygarnąłem go. Wiadomo, oczywiście liczyłem na STH, no niestety nie udało się. Może jeszcze nic straconego, w końcu kiedyś, mam nadzieję przynajmniej, uda się trafić mój pierwszy STH w życiu. Także co, tak prezentuje się ta 500, naprawdę fajnie ona wygląda moim zdaniem. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co wy o niej sądzicie i czy udało wam się na przykład tą 500 trafić w STH. No jeśli tak, to oczywiście gratuluję. Przechodzimy sobie teraz dalej. W poprzednich vlogach huntingowych opowiadałem wam troszeczkę o tym, że zbieram praktycznie same, znaczy nie same Japońce, ale na Japońcach jakby skupiam się najbardziej, ponieważ ta motoryzacja interesuje mnie w sumie bardzo. No i tutaj mamy taką Miatę Mazda MX-5, w wersji oczywiście Cabrio, czarny modelik, też bardzo fajnie wykonany. Tutaj postaram się wam jakieś fajne światło złapać, nagrywam to oczywiście telefonem, także no nie da się jakoś tak mega super wyostrzyć. Moim zdaniem też bardzo fajny model, bardzo fajnie komponuje się właśnie to czerwone wnętrze z czarnym lakierem. Także to jest kolejny model, który udało mi się złapać. Kolejny to Mazda RX-7. Proszę bardzo, taka biała w wersji policyjnej. Wydaje mi się, że mam takiego Civica też w wersji policyjnej, o ile się nie mylę, później może to zobaczę. Tak czy siak, wiadomo, Mazda RX-7, kolejny Japoniec w kolekcji, także musiałem go przygarnąć. No i ten model też naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Kolejny model jest troszeczkę inny od poprzednich, ponieważ jest to Amerykaniec. Jeśli chodzi o amerykańskie wozy, ja nie jestem jakimś totalnym miłośnikiem. Niektóre modele mi się podobają, niektóre mniej, aczkolwiek tą Shelby Cobra w wersji Daytona jak najbardziej postanowiłem wziąć, ponieważ jest ona w malowaniu Gulfa, co w sumie dla kolekcjonerów jest naprawdę spoko opcją, ponieważ dużo osób zbiera nawet same modele w malowaniu Gulfa, także postanowiłem, że ja też będę zbierał te modele, jeśli tylko trafią mi się właśnie w tym malowaniu, to będę je sobie przygarniał. No i tak oczywiście trafił do mnie ten Shelby Cobra. Również ten kolejny model nie jest dla mnie jakiś super mega wartościowy czy sentymentalny, ponieważ superkary mnie nie interesują. No ale jak zobaczyłem tą Pagani Zondę, no to postanowiłem, że muszę ją mieć, także też ją przygarnąłem. Tak jak mówię, superkary średnio mnie interesują, nie jaram się nimi aż tak bardzo jak na przykład, nie wiem, Toyotą Suprą czy jakimś Nissanem, GTR-em czy nie wiem, czymkolwiek innym, RX-7 jakąś czy nawet RX-8. Japońskie samochody czy niemieckie samochody w wersji na przykład BMW M interesują mnie bardziej niż jakieś typowe superkary typu Bugatti czy na przykład Pagani, ale ten model naprawdę mi się spodobał i no musiałem go wziąć. Ten hunting był naprawdę dla mnie troszeczkę inny niż zwykle, bo tak jak chodzę po tych sklepach, to zdecydowanie szukam Niemców i Japońców. Tak jak mówiłem wam to wcześniej już kilka razy, aczkolwiek gdy zobaczyłem tego Astona Martina z filmu z Jamesem Bondem, no to musiałem go wziąć. Naprawdę przepiękny model. Wydaje mi się, że jest to jeden z fajniejszych modeli mainów, po prostu zwykłych. Wiadomo, koła mógłby mieć inne, ale no to są takie klasyczne koła, które mega pasują do tego modelu. No i wykonanie tego Astona Martina jest naprawdę świetne, tym bardziej, że jest to model właśnie filmowy, także postanowiłem też sobie oczywiście go wziąć, no i wylądował w mojej kolekcji. No a tutaj mamy kolejnego Japończyka, kolejną Hondę i kolejny Civic w kolekcji. Jakoś super miłośnikiem Civiców nie jestem, szczerze mówiąc, no ale jednak japońska motoryzacja to japońska motoryzacja. No i tak szczerze mówiąc, ten model Civica zdecydowanie mi się spodobał. Ma tutaj, wiadomo, na blistrze troszeczkę pognieciane są te opakowania i tak dalej, ale wiadomo, jak osoby w Dino szukają tych jakby STH, znają życie, to przebierają, tłuką po prostu te karty, no i trudno, ale tak czy siak kolejny fajny model do kolekcji. No i teraz przechodzimy do trzech samochodzików, które mega mi się podobały i gdy zobaczyłem jakby zapowiedź tego case'a, to stwierdziłem, że muszę je mieć, no i udało je się zdobyć. Więc tak, zaczynamy sobie od tej Hondy Civic,
custom. Mega, mega fajny model. Bardzo fajny kolor, żółciutki taki, naprawdę rzuca się w oczy. I w zasadzie ta Honda to był pierwszy model, którego udało mi się złapać właśnie w Dino, który po prostu przyszedłem do sklepu i od razu leżał na wierzchu i stwierdziłem, no kurczę, bierzemy oczywiście. Także tak sobie ona wygląda, a my przechodzimy do kolejnych modeli. A kolejnym modelem oczywiście jest Audi Quattro. No kurczę, legendarny samochód, naprawdę. Też bardzo fajnie wykonany, jeśli chodzi o zwykłego maina. Bardzo fajny czerwony kolor. No i co? Nie mogłem go oczywiście pominąć. Jako że był w sklepie, udało mi się go złapać, no to musiałem oczywiście wziąć. A teraz jeden z moich ulubionych modeli, jeden z moich ulubionych samochodów realnych, czyli oczywiście Nissan Skyline GTR R33 Godzilla. Jak widzicie, nawet tutaj jest Godzilla narysowana na modelu. I tak, jest to oczywiście model chyba najbardziej skalpowany ze wszystkich chyba z tego case'a, oczywiście poza STH, no wiadomo, jakby STH to każdy przytuli, nawet jak będzie jakiś brzydki model, ale no skalperzy zdecydowanie skupili się na tym modelu bardzo, bardzo. Mi też on się oczywiście mega podoba, zobaczcie jak z tyłu tutaj jest fajnie zrobiony. Jest tutaj znaczek GTR-a, jest znaczek GTR-a również na rejestracji i te lampy charakterystyczne dla GTR-ów też wykonane całkiem spoko. No przód tutaj nie jest aż tak fajnie zrobiony, ponieważ nie jest on pokolorowany w inne kolory, aczkolwiek wygląda naprawdę kozacko. No i takiego GTR-a nie mogło zabraknąć w mojej kolekcji. Aczkolwiek tak jak mówiłem na początku przedstawiania tych modeli, tego GTR-a udało mi się dorwać dopiero w czwartym Dino. Także trzy Dino, które odwiedziłem, nie było tam ani jednego GTR-a. Natomiast w tym czwartym dopiero udało mi się go zgarnąć, także sami widzicie, jak te modele są rozchwytywane. No i na sam koniec przedstawiania dzisiejszego huntingu można powiedzieć model main, który moim zdaniem jest jednym z najlepiej wykonanych mainów w sumie wszechczasów można nazwać. No nie wiem, jakby oglądałem bardzo dużo fajnych mainów na internecie i zdecydowanie ten Mercedes SEC AMG jest jednym z lepszych modeli, które Hot Wheels wykonał. Zresztą sami zobaczcie. Mam nadzieję, że to światło będzie tutaj naprawdę dobre, żebyście widzieli. No popatrzcie tutaj, wszystko pięknie zrobione. I przypominam, że jest to main, jest to zwykły model Hot Wheelsowy. No i tak, oczywiście wcześniej był on również w innych modelach kolorystycznych, czyli czarny i srebrny. Ja polowałem bardzo na czarnego, niestety czarnego nie udało mi się jeszcze kupić. Nie udało mi się upolować. Wydaje mi się, że kupię go kiedyś od kogoś po prostu, jak będzie okazja i to tyle. Aczkolwiek tego czerwonego udało mi się trafić. I naprawdę wydaje mi się, że każdy, kto zbiera motoryzację niemiecką, czy też nawet po prostu samochody realne, nie żadne kosmosy, to powinien mieć takiego Mercedesa w swojej kolekcji, nieważne w jakim kolorze, po prostu ten model jest obłędny. Także tak prezentuję się zdobycze z ostatniego huntingu. Mogę Wam tylko powiedzieć, że Agnieszka też znalazła kilka fajnych modeli. Niektóre, powiedzmy, są to duplikaty z moimi, a niektóre inne, ponieważ Agnieszka ma troszeczkę inny gust. Także w kolejnych filmach na pewno pokażę Wam kolekcję Agnieszki, która rozwija się w sumie chyba nawet w szybszym tempie niż moja. Więc tak jak dużo osób chwaliło się swoimi zdobyczami z Dino na Hot Wheelsowych grupkach, tak też ja pochwaliłem się Wam. Naprawdę jestem mega zadowolony, że udało mi się trafić te modele. Najbardziej oczywiście jestem zadowolony z trafienia Mercedesa oraz z Nissana GTR-a, z Godzilli, bo są to modele, które chciałem mieć. Brakuje mi jeszcze w sumie takiego Jaguara kabrioleta, chyba to był F-Type, tak mi się wydaje. W sumie Agnieszka go zdobyła, ale nie, był tylko w sklepie jeden właśnie ten model. Drugiego niestety nie znaleźliśmy, także Agnieszka sobie go kupiła. Ja oczywiście też na niego postaram się jeszcze zapolować. Tak czy siak polecam w sumie huntingi w Dino. Wydaje mi się, że w tej chwili jest to najlepszy sklep, gdzie możecie szukać Hot Wheelsów. No i co? Ja postaram się jeszcze, znaczy mam nadzieję, że trafię jeszcze STH 500 albo Merca STH też by było super. No,
tak czy siak trzymajcie kciuki za moje polowania. No i dawajcie znać, jak tam u Was wychodzą polowania po sklepach. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych vlogów Hot Wheelsowych. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.